Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, poznaliśmy już propozycję pytań do referendum, na referendum, na które prawdopodobnie będziemy musieli, chcieli odpowiedzieć 15 października. To są pytania, które poruszają wątki chociażby wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw, ale też przymusowego mechanizmu relokacji imigrantów czy podwyższenia wieku emerytalnego. Ale jest też pytanie o likwidację bariery na granicy naszego kraju z Białorusią. Jak na takie pytanie odpowiedziałby prezydent Roman Szołemej dziś? Prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej dzisiaj stwierdza, że to jest wielki skandal. W ogóle próba zorganizowania tego referendum. Pamiętajmy, że to Sejm ma się wypowiedzieć w najbliższych dniach chyba, czy to referendum w ogóle będzie. Ja przypominam, że awanturnictwo obecnej władzy polega między innymi na tym, że jeszcze parę miesięcy temu mówiono, że nie można zorganizować wyborów samorządowych i przedłużono kadencję. To oczywiście ze względów politycznych, a dzisiaj bez właściwie żadnej żenady mówi się wszystkim wyborcom, nam wszystkim, że to wszystko było nieprawda, dzisiaj musimy zrobić referendum, zadając pytania na tematy, które nie istnieją. Te tematy są fikcyjne. Nie ma żadnej przymusowej relokacji, nie ma żadnego pytania o przedłużenie wieku emerytalnego. Wszystkie znaczące partie polityczne, środowiska polityczne, społeczne na scenie debaty publicznej w Polsce, wszystkie stwierdzają, poza partią rządzącą, że tego problemu w ogóle nie ma. Poczynając od Komisji Europejskiej, kończywszy nawet na środowiskach, powiedziałbym, pracowniczych, które mówią, że dzisiaj debaty w Polsce o przedłużeniu wieku emerytalnego nie ma. Nie ma debaty o przedłużeniu, o przymusowej relokacji, bo Komisja Europejska powiedziała. To więc pytania mają charakter hucpy i związany oczywiście z próbą zawłaszczenia debatą publiczną, czy też zmobilizowaniem swojego elektoratu przez rządzące środowisko polityczne. To mocna ocena, panie prezydencie. Ale myślę, że dość powszechna w Polsce. O co pan by zapytał? Gdyby w ogóle brać pod uwagę referendum, jego organizację, to pan czego chciałby się dowiedzieć? Uważam, że referendum w czasie wyborów parlamentarnych o takim ciężarze gatunkowym, jakie będą miały te wybory, jest powiedziałbym nieuzasadnione. Jest rzeczywiście wprowadzaniem dodatkowego elementu mobilizującego elektorat partii rządzącej, bo to są wyraźnie tematy, które stanowią oś narracji przedwyborczej partii rządzącej, więc ja po prostu bym uznał, że te wybory są tak ważne, że tak ważne i tak powiedziałbym istotne dla przyszłości Polski, że należałoby się skupić na tym, co powinni zrobić Polacy, co powinni zrobić wyborcy, żeby te wybory były uczciwe, sprawiedliwe, znaczące, żeby miały charakter prawdziwego święta demokracji, a nie wprowadzanie pozornych pytań, czy pozornych tematów, które mają kontynuować narrację, którą sączy nam rządzące środowisko polityczne, między innymi w kwestii bezpieczeństwa. A weźmie pan udział w referendum? Jeśli to referendum będzie zorganizowane, to oczywiście odmówię udziału w tym referendum. Tak jak zresztą według najnowszych sondaży około 60% uczestniczących, więc czy tych, którzy zamierzają uczestniczyć, więc prawie na pewno to referendum konstytucyjnie i wyborczo i prawnie będzie niewiążące. To jest w oczywisty sposób narzędzie mieszania w tym wyborczym kotle, między innymi również jeśli chodzi o środki finansowe, bo jak wiadomo oddzielenie tych dwóch kampanii, czyli kampanii parlamentarnej od kampanii, jeśli już referendalnej, będzie niezwykle trudne, jak mówią specjaliści. To jak pan sądzi, jak słuchają nas w tej chwili Dolnoślązacy, ale nie tylko, to jaki przekaz idzie do wyborców? Przekaz do wyborców jest taki, że mamy u władzy partię czy środowisko polityczne, które jest tak zdeterminowane, żeby tej władzy nie oddać, że będzie wykorzystywało każde sposoby, mniej lub bardziej legalne, aby tą władzę utrzymać. I taki jest przekaz. Myślę, że on jest dość powszechny. Znaczy poczucie, że władza robi wszystko, wciągając to zresztą prezydenta, w to, aby nie oddać władzy, nawet jeśli przegra te wybory. Tak chyba należy interpretować słowa pana prezydenta z ostatnich paru dni. Więc jest zdeterminowany, żeby te wybory nie przegrać. A jeśli przegra, to żeby nie oddać władzy. A my wszyscy
obserwujący aktywnie, uczestniczący w debacie publicznej, wiemy, że wszystko wskazuje na to, że ta partia, te, czy środowisko te wybory przegra. Więc jest to chyba wyraz frustracji, determinacji. Powiedziałbym również, niektórzy określają strachu, ale ja bym się tak daleko nie posuwał. Jak jesteśmy przy wyborach, kiedy poznamy nazwiska członków ruchu samorządowego Tak dla Polski? Kto powalczy o parlament? Wiemy, że pan nie powalczy, bo mówił pan o tym na naszej antenie już wiele miesięcy temu. Tutaj, tak, jak rozumiem, nic się nie zmieniło. A inni? No, czas na premierę, panie prezydencie. Środowiska polityczne uczestniczące w wyborach parlamentarnych, a to są wybory par excellence środowisk politycznych, określają swoje listy wyborcze w różnym harmonogramie czasowym. Myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni zarówno środowisko największej partii opozycyjnej, czyli Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, jak i Lewicy, jak i PSL-u i Ruchu 2050 Szymona Hołowni, takie listy przedstawi. A przedstawiciele Ruchu Tak dla Polski od wielu miesięcy deklarowali, że znajdą się, jeśli tylko kierownictwa tych środowisk politycznych wyrażą na to wolę czy akceptację, znajdą się na różnych listach, więc trudno mi jest wypowiadać się o... Ale wejdę w słowo, nie jest tajemnicą, że jest pan przy tych rozmowach, jest pan w tym środowisku. Kogo na pewno pana zdaniem zobaczymy na listach? Mogę panu podpowiedzieć, Jacek Karnowski? No, on zrobił tą deklarację, złożył publicznie jakiś czas temu taką deklarację gotowości do startowania z list różnych środowisk złożyli samorządowcy z wielu regionów Polski, że choćby wspomnę o prezydencie Sosnowca Arkadiuszu Chęcińskim, również choćby prezydent Ciechanowa, który jest, pan prezydent Kosiński, który jest znanym działaczem, liderem PSL-u. Wielu jest samorządowców, którzy wyrażali taką gotowość. Czy znajdą się na listach? Trudno mi jest powiedzieć. To jest pewnie wybór bardzo często i środowiska, ale też indywidualny samorządowca, bo to są bardzo ważkie decyzje i pewnie niełatwe. A kto powinien się znaleźć? Powinni na się kogo znaleźć, by pan postawił? Powinni się znaleźć ci, którzy swoim udziałem, mówię o samorządowcach, jak rozumiem, o tym rozmawiamy, powinni znaleźć się ci, których udział w wyborach samorządowych może istotnie zwiększyć szanse na wygranie opozycji, bo wiemy doskonale, że te wybory parlamentarne są również wyborami o przyszłość samorządu, nielubianego przez obecną władzę, w różny sposób traktowanego instrumentalnie, więc udział samorządowców prawdopodobnie, jeśli taki będzie w takim czy innym przypadku, pewnie będzie miał w tyle determinację samorządowca czy kandydata, kandydatki, kandydata na to, żeby obronić samorząd przed jego tak naprawdę pozbawieniem podmiotowości, bo tak zresztą się dzieje w tej chwili. Teoretycznie, wnioskując z tego, o czym pan mówi, to pan też powinien startować. Tak, ale wydaje się, że to oczywiście nie była łatwa decyzja. To była decyzja, jak zresztą wielokrotnie już również na antenie rozmawialiśmy. To była decyzja, którą ja rozważałem przez ostatnie wiele miesięcy, będąc bardzo często rekomendowany, tak bym powiedział, a nawet proszony do tego, żeby startować, ale jednocześnie analizujący, mówię to o sobie, wszystkie konsekwencje dla tej naszej wałbrzyskiej lokalnej społeczności, uznałem w gronie swoich współpracowników, a na końcu ja tą decyzję podjąłem, że tak będzie lepiej dla naszej wałbrzyskiej społeczności, tak będzie lepiej dla naszego regionu. Pełnię również różne role, jeśli chodzi o integrację środowiska samorządowego w ramach różnych projektów od wielu, wielu lat i wydaje się, że ta kontynuacja mojej pracy, przynajmniej na razie, będzie miała ważniejszy, czy też będzie miała większy wpływ na życie mieszkańców niż ewentualny mój start w wyborach. Ale czy to jest tak, że
jest prezydent Roman Szołemej w Wałbrzychu, a potem długo, długo nikt? To chce pan powiedzieć? Ja rozumiem, że wprost. To jest pytanie dotyczące samorządu, czy dotyczące środowiska? W ogóle szeroko pojętej polityki tutaj w regionie i tego, o czym pan przed chwilą powiedział. Że konsultował pan to z pracownikami, współpracownikami, środowiskiem. Bo to trochę tak brzmi. Nie, myślę, że brzmi to po prostu prawdziwie. To znaczy jest tak, że uważa wiele osób, namawiając mnie, rekomendując mnie, prosząc mnie, żebym startował. Ale jest bardzo dużo też mieszkańców Wałbrzycha, moich współpracowników w różnych środowiskach, którzy uważają, że kontynuacja tej niełatwej pracy w moim rodzinnym mieście w Wałbrzychu wymaga właśnie mojego dalszego udziału. Nie ma w tej decyzji nic osobistego. Znaczy nie ma w tym na pewno kalkulacji, co byłoby lepsze dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich bliskich, bo muszę powiedzieć, że od kilkunastu lat nie ma to w mojej pracy i w moich wyborach niestety wielkiego znaczenia. To pędzimy dalej. Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur w Radiu Wrocław mówi tak. Z wrocławskiego budżetu zniknęło 1,5 miliarda złotych przez Nowy Ład, przez zmiany fiskalne i centralizację, którą prowadzi rząd. Poseł Agnieszka Soin z Prawa i Sprawiedliwości kilka dni później ripostowała w rozmowie dnia, że tu cytat, to jest niepokojące zjawisko, gdyż samorządy, tak jak w tym wypadku magistrat wrocławski, dążą do tego właśnie tymi wypowiedziami, że tracą na tym, że młodzi ludzie zostali zwolnieni z płacenia podatków. Koniec cytatu. A pan jak to widzi? Jak to wygląda z perspektywy finansów Wałbrzycha? Bardzo podobnie. No, wypowiedzi pani poseł są nieudolną próbą zasłaniania rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest taka, że zmiany od 2019 roku, a nawet jeszcze rok wcześniej, właściwie prowadzą do tego, że budżet miast, samorządów, miast, miasteczek, gmin w ogóle w coraz mniejszym stopniu zależy, czy należy do mieszkańców, należy do gospodarzy miasta, wybranych zresztą w wyborach przecież lokalnych, a w większym stopniu zależy od decyzji urzędników, przedstawiciele środowiska politycznego rządzącego w Warszawie. Od 8 lat jest to środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Zależy od decyzji ministrów, podsekretarzy stanu i wielu innych osób właśnie tak zwanej centrali, a dzieje się to w taki bardzo prosty sposób, albo prosty, mało wyrafinowany, po prostu zmniejsza się wpływy podatkowe, czyli tego, co płacą mieszkańcy każdej gminy, każdego miasta do budżetu, płacili. Zmniejsza się tą kwotę, przekazując ją do Warszawy, robiąc z nią różne rzeczy nie zawsze dla nas czytelne, przejrzyste. My nie wiemy, jak jest do końca na przykład algorytm tak zwanej rekompensaty. Nikt w Polsce nie potrafi tego powiedzieć, począwszy od Ministerstwa Finansów. Ile pan stracił? My oceniamy, że to jest minimum 150 milionów. Powtarzam, minimum od 2019 roku, dlatego że my nawet nie potrafimy powiedzieć, to brzmi absolutnie dramatycznie, ale my nawet nie potrafimy powiedzieć, ile straciliśmy precyzyjnie w oparciu o dane ministerstwa. Mamy wyliczenia, które dokonywał Związek Miast Polskich i na przykład nie wiemy, dlaczego otrzymaliśmy tak zwaną rekompensatę. Nie wiadomo, dlaczego to się tak nazywa w tym roku i nie wiemy, dlaczego dostaliśmy określoną kwotę w ubiegłym roku. Dzisiaj na takie pytanie, które jest zadawane mi często, czy przez przedstawicieli środowiska medialnego, czy też innych zainteresowanych, skąd się wzięła kwota tak zwanej rekompensaty, i zapytany o to urzędnik każdego właściwie wydziału finansowego w każdej gminie w Polsce poda inną kwotę i inny algorytm. To zresztą jest w moim przekonaniu intencjonalne działanie legislacyjne doprowadzające do takiej małej, do takiego braku przejrzystości tych wyliczeń, aby to zależało tak naprawdę od widzimisię urzędników ministerstwa, czy też w ogóle tak zwanej centrali. Ale stracił pan 150 milionów w 8 lat, bo to by wychodziło niespełna 20 Nie, milionów od, rocznie. Od 2019 roku. Okej. Okay. Podajemy to zresztą precyzyjnie. Czyli 4 lata. To w związku z tym, jak bardzo to wpływa na takie bieżące finanse, na inwestycje? Bo ktoś mógłby powiedzieć, że to jest z jednej strony relatywnie duża kwota, z drugiej niewielka. No nie wiem, dla kogo niewielka, dla nas, dla naszego miasta jest to ogromny ubytek, tym bardziej, że my nie jesteśmy w stanie
planować żadnych wydatków. Najgorsze jest to, o czym wspomniał pan prezydent Jakub Mazur, prezydent Wrocławia, zresztą włodarze większości gmin w Polsce, określają to dokładnie tak samo. Jest to podważanie podmiotowości samorządu, czyli on nie ma własnych wpływów podatkowych, nie ma własnych finansowych wpływów po to, żeby móc utrzymywać szkoły, przedszkola, oświetlenie ulic, sprzątanie, zieleń, płace pracowników i musi być zdany na to, co zdecyduje się, zresztą zwykle po wielu miesiącach deliberowania, co zdecyduje określone ministerstwo. I my na przykład dostaliśmy, czy otrzymaliśmy tak zwaną rekompensatę 2 czy 3 tygodnie temu, mimo że ubytki finansów wynikające ze zmian w PIT-ie, zresztą różnych zmian, są od stycznia, od 1 stycznia tego roku. Jak możemy przy szalejącej inflacji, która ciągle jest dwucyfrowa, jest to gigantyczna drożyzna wielu artykułów, również usług. Jak możemy planować funkcjonowanie miasta, na przykład określając wynagrodzenie w szkołach, wynagrodzenie w instytucjach publicznych, nie wiedząc, ile dostaniemy pieniędzy za miesiąc, za dwa, za trzy, już nie mówiąc na koniec roku. Na tym polega ten, powiedziałbym, mało wyrafinowany sposób uzależnienia samorządów od władzy centralnej, że my jesteśmy zdani właściwie na czekanie, co łaskawie nam z tego pańskiego stołu spadnie. To jest nieuczciwe, to jest niesprawiedliwe, niczym nieuzasadnione, poza jedną ideą. Państwo jest centralizowane. I to właściwie nawet mówią ci, którzy uważają, że tak jest dobrze. Ale tak nie jest dobrze, o czym być może moglibyśmy zupełnie osobno porozmawiać. Niewykluczone, że tak będzie, panie prezydencie. Musimy kończyć. Kto wygra wybory? Opozycja. Roman Szałamej, prezydent Wałbrzycha, był gościem Rozmowy Dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu. Rozmowa Dnia w Radiu Wrocław.